Witam, jestem Mister Grzechuta. Dzisiaj ponownie spotykamy się na mapie Sky Pyramid. I jak widzicie, troszkę się tu zmieniło. Zwłaszcza w moim domku. Poprzenosiłem te skrzynie i tam te pierdółki, zrobiłem dywan. I jeszcze zrobiłem tutaj na dole przejście do tamtego spawnera. Tak, dawno nie było odcinka i dzisiaj postanowiłem się wziąć i zbudować to, co planowałem. 4 godziny spędziłem przy tej mapie, tak więc pokażę wam to, co się zmieniło przez te 4 godziny, które tutaj spędziłem. No i tak, jedną z rzeczy jest to, że mamy tutaj to przejście. Mamy nasz spawner, możemy też sobie pozyskiwać mięsko ze świnek, również expa, bo trochę z nich wypada. No i możemy tutaj sobie upiec. Tutaj składuję mięsko surowe, upieczone. Tutaj troszkę węgla przyniosłem. Wungiel przywieźli, tak. No jeżeli będę głodny, to zawsze będę mógł tutaj przyjść. Chociaż raczej będę jadł arbuzy. Chociaż może się przerzucę w sumie na mięso. No dobra, zobaczymy. To nie jest teraz istotne. No i okej, tak to wygląda. Wcześniej mi tu jeszcze creeper wybuchł, bo się zastanawiałem, co tak tutaj hałasuje, jakieś moby. Wyszedłem tutaj na górę, patrzę, a tam na tej platformie potwory siedzą. I creeper mi oczywiście buchnął. No, takie życie. Tutaj ten dywan jeszcze niedokończony, bo nie mam wystarczającej ilości wełny. Troszkę tam narozmnażałem tych owiec. A właśnie, a propos hodowli zwierząt, to tutaj pokażę wam, co zrobiłem. W końcu się was posłuchałem i podwyższyłem te płotki. Teraz mi zwierzęta nie uciekają, więc jest okej. No i tak, tak to wygląda. Tutaj zrobiłem ten dach, o którym wam wcześniej mówiłem. Zostawiłem takie tutaj dziurki o szerokości 13 klatki w każdej zagrodzie, żeby po prostu miały trochę słonecznego światła. Nie wiem po co w sumie, ale żeby było. Nie wygląda to źle, dlatego może zostać. Tutaj ten dyrt jest, dlatego że chcę przenieść tą trawę do zagrody z krowami, bo tylko tam jeszcze trawy nie mam, tak więc trzeba będzie tam dostarczyć. No i co tu się jeszcze zmieniło? Aha, oświetliłem tutaj naszego mob grindera. Teraz fajnie w nocy wygląda, taki oświetlony. Wcześniej taki ciemny cały był. Ezik mi dyrta kradnie. Nie, nie daruję mu tego. Zdychaj. Zdechnij. Aha. Nie, 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 bo zginę. Nie, zginę. Dobra. Udało mi się. Mało serduszek mi zostało, ale udało się. Okej. Czemu tam... Co tam? Nie, aha, creeper tam jest. Zastanawiałem się, taki zielony wystaje. Myślę, że to jakiś blok z trawą czy coś. Tam głowa creepera. Dobra. Jak widzicie, tu mamy jakąś taką... takie coś. I... albo może zacznijmy od innej rzeczy. Która będzie... która mniej więcej wyjaśni wam, co tutaj jest. W sumie ja wam to wyjaśnię. Okej, okay, właśnie. Tutaj zrobiłem sobie wyjście na ogród. Bo tu były wcześniej te wszystkie skrzynie, przyniosłem je tutaj. A skoro tu miałem taką pustą, fajną planę, to myślałem, że zrobię sobie taki ogrodzik. No i przy okazji wymyśliłem zastosowanie tego ogrodu. Tu mamy przejście do tablicy, na której mamy wszystkie zadania. Tablica była robiona z materiałów, które ręcznie zdobyłem. Nie na żadnym game modzie, tak dla waszej informacji. No i okej, tu mamy wszystkie 20 zadań, jakie są do wykonania na tej wyspie. No i może je sobie przeczytajmy. Pierwsze zadanie, rozwinąć wyspę, to już zrobiłem. Dwa, zbudować generator, to też już zrobiłem, wybudować dom. Również zrobiłem pułapka na potwory, czyli grinder, który tam mamy, jest wykonane. Zrobić automatyczną farmę kaktusa, no i właśnie tego jeszcze nie mam wykonanego. I to właśnie planuję zrobić w tym miejscu, które tam wam przed chwilą pokazywałem. Szóstka, zrobić farmę melona. To już mamy. Zrobić farmę trzciny. To też już mamy. Co najmniej 10 innych platform. Liczyłem, że mamy około 6 platform, dlatego jeszcze będzie trzeba to trochę rozbudować. Coś się wymyśli. Na pewno dopóki nie wykonałem wszystkich zadań, jeszcze coś wymyślę, co by można było zbudować na jakiejś osobnej platformie. Okej. Okay. Zrobić farmę dyń. Farmę dyń też mamy obok farmy melonów. Stwórz nether do portalu. Stwórz nether do portalu. Co ja gadam? Stwórz portal do netheru. Portal mamy w tamtej świątyni. W świątyni tam już dach ukończyłem. Czy przynajmniej z zewnątrz. Od wewnątrz jeszcze trzeba będzie trochę dopracować. Zbierz 10 netherraka. To już zrobiłem sobie poza odcinkiem. Glowstone'a również zebrałem.
Mogę wam pokazać, w sumie mam tu w skrzyni. Zrób łóżko, mam nawet dwa łóżka. Burżuazja, czy tam trzy. Farma drzew z co najmniej 10 drzewami. Mam 20 drzew na farmie, więc jest ok. Zbuduj nową piramidę z co najmniej 10 warstw. To piramidą się zajmiemy w którymś z następnych odcinków. I już sobie planowałem, że zbuduję tą piramidę z kamienia. Myślę, że to będzie najlepszy materiał, bo mam go nieskończoność. Jeżeli tylko sobie go wydobędę, to wtedy będziemy mogli się zająć budową właśnie piramidki. Jeszcze nie wiem, co na niej stworzę, ale coś się na pewno wymyśli. Sorry, że tak się kręcę, ale nie chcę mi się stać w miejscu i się patrzę na tę tablicę. Okej. Na czym to ja skończyłem? Aha, 16. Znajdź wszystkie trzy ukryte skrzynie. Z tego, co mi się wydaje, to znalazłem tylko jedną, ale nie jestem pewien. Jedna była pod tamtym X-em, gdzie był na początku, gdzie teraz stoi moja fabryka kobla. Tak mi się wydaje, a reszty mi się wydaje, że nie znalazłem. Tak myślę, że mogą być na tamtej wyspie, ale tam jeszcze nie przekopałem wszystkiego, tak więc będziemy musieli ich poszukać. To zadanie również nie jest zaliczone. 17. Zbierz 20 perem Endermana. Póki co mam chyba około 5 pereł, z tego co mi się wydaje. Mam tutaj jedną, wcześniej mi się przeteleportował Enderman do domu i zdobyłem tą perłę. I z tego co pamiętam, to chyba mam 3 w skrzyni na górze. Tak więc pójdziemy, zobaczymy. Ile tam było? 10 pereł do zebrania? Chyba tak. No to jeszcze nam połowy brakuje. Miejmy nadzieję, że uda mi się to zebrać. Bo na Skyblocku też chyba tego zadania nie wykonałem. Bo te perły naprawdę jest ciężko zdobyć. No i tak wyszło. Tak jakoś wyszło. Dobra, stwórz drugie wejście do domku. No to można powiedzieć, że to jest drugie wejście, bo można sobie obejść tak naokoło i wejść tędy. Tak więc to też można uznać za wykonane. No i zbuduj wieżę do najniższego poziomu. To też będzie ciężkie zadanie. Też będę potrzebował na nie dużo kobla. Wieżę. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie zrobię. Wiem, że to będzie taka zwykła wieża jakaś. Jakaś o szerokości 3x3x3 kratki. Znaczy w sumie ona będzie trochę szersza, ale tunel w środku, jaki ona stworzy, będzie o szerokości 3x3 kratki. Tak myślę. No jeszcze się zastanowię, gdzie to zbuduję i jak to będzie dokładnie wyglądało. Na razie mam tylko takie wyobrażenie jakieś swoje na temat tej wieży. No okej, okay, no i zadanie ekstra, którego nie wykonam, bo trzeba zebrać 20 sadzonek z każdego drzewa. Ja mam tylko drzewo sosnowe, tak więc no zadania nie zaliczę tego, bo na początku już traciłem wszystkie sadzonki. Znaczy sadzonki brzozy i dębowe. No i okej, okay, dzisiaj jak wspominałem, zajmiemy się rozbudowaniem tego miejsca, które tu mamy. Będzie to oczywiście farma kaktusa. No i to będzie automatyczna farma kaktusa, tak jak to było napisane w zadaniu. Będzie to taka farma, jak zbudowały CTSG w kanciastej codzienności. Chociaż nie do końca, bo będzie działała na tej samej zasadzie, ale nie będzie tak samo rozbudowana, bo nie starczy mi na całą tyle materiałów, zwłaszcza piasku. Będzie to chyba po prostu jeden poziom kaktusów. I planuję może, jeżeli będę miał w przyszłości dużo wełny, w co wątpię, żebym miał aż tyle wełny, po prostu zbudować tutaj takiego wielkiego kaktusa z wełny. Tak. Strasznie dużo ściągam od CTSG i JJ'a, ale oni mieli po prostu fajne pomysły i chciałbym, i niektóre z nich po prostu fajnie jest wykorzystać. A przy okazji taką farmą kaktusa sobie upiększę tą wyspę. Tak więc myślę, że nie będziecie mieli nic przeciwko. Po prostu był fajny pomysł i zamierzam go zrealizować u siebie. Początkowo ta farma kaktusa miała być w tym miejscu, gdzie to źródełko mam. Już tutaj zniszczyłem wszystko, musiałem od nowa to zrobić. Ale okazało się, że tutaj mam za mało miejsca, bo ona nie miała być tak duża na początku. Na początku miało to być takie malutkie coś, ale okazało się, że potrzebowałem 5 kratek szerokości, tu miałem tylko 4. No i postanowiłem zrobić w innym miejscu to po prostu, a skoro zmieniłem miejsce, to i zwiększyłem rozmiar tej farmy trochę. Dobra.
Więc ja sobie tutaj pobuduję, a wy sobie popatrzycie i nie będziecie musieli mnie już słuchać. Tak więc teraz przyspieszamy i spotkamy się, jak już mniej więcej będzie to działało. Póki co buduję to z dyrtu, ale w przyszłości zamienimy to na wełnę. Tak myślę, przynajmniej częściowo. Na pewno nie uda mi się zbudować takiego dużego kaktusa, ale przynajmniej te pierwsze parę poziomów mam nadzieję, że uda mi się zrobić wełniane. Bo dostępność wszystkich barwników mam. Mam kaktusa, dzięki któremu będę mógł stworzyć zielony barwnik. Mam mączkę kostną, dzięki któremu przy połączeniu kaktusowego barwnika z tą mączką kostną będziemy mogli zrobić i limonkowy barwnik. No i mamy czarne owce, czyli będziemy mogli mieć czarną wełnę na kolce tego kaktusa. Tak więc jest ok. Wszystkie potrzebne materiały mamy. Ok, znowu się to bardzo rozgaduje, więc dobra. Ja tutaj już kończę gadanie. Kurczę, dyrt mi się skończył, muszę iść po dyrt. No i spotkamy się z moim głosem, jak mniej więcej już będę kończył tą farmę. Okej, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, już zbudowałem moją farmę. Póki co są tylko na niej dwa kaktusy, bo więcej nie mam. Mogłem wcześniej w sumie o tym pomyśleć i wcześniej trochę rozmnożyć. Tak prymitywnie, ręcznie je zbierać. Ale tego nie zrobiłem. Muszę teraz czekać, aż te dwa mi się rozrosną, aż trochę będę miał ich więcej i po prostu je będę tutaj rozsadzał. Czy mi się teraz skojarzyło to z Osamą Bin Ladenem i z tymi dowcipami, że na przykład w szkole, jak będziecie dalej gadać w klasie, to was rozsadzę. Jakie żarty. Mi się teraz to przypomniało. Dobra, nieważne.
Tak, tak sobie myślałem o tym, jak mówiłem, że wykorzystam farmę kaktusa CTSG, to myślę, że to w sumie jest dobre, a nie złe, dlatego że mimo, że on budował tą farmę tam 2 lata temu, nie wiem ile on dokładnie czasu temu wrzucił ten odcinek z farmą kaktusa, tak około 2 lat temu na oko, to mimo, że on już tak dawno zbudował tą farmę, ona nadal jest efektywna, dalej jest używana przez ludzi i dalej działa. I no, to są jej zalety. Więc to, że ją teraz wykorzystuję, to jest tylko zaleta moim zdaniem tej farmy. Że przez tyle lat ona dalej jest używana i została niezmieniona. Wciąż działa na tej samej zasadzie i wciąż jest używana przez wielu ludzi. Dobra, to jakiś szkielet do mnie strzelał. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze wam pokażę, jak zrobiłem tą świątynię. Trochę ją tam przerobiłem. Okej. Jak już mówiłem, zamienię tego dyrta w przyszłości na wełnę. Póki co tak to wygląda, jak wygląda. Ale myślę, że wyspa ciekawie się rozwija. I mi się to podoba. Haha. Zobaczcie, ile już nagrałem. 31 minut, z tego pewnie 15 przyspieszę, więc okej. Nie będzie tak za krótko, nie będzie za długo, będzie sam raz. Zjedzmy sobie jeszcze tego arbuza. Okej. Aha, jeszcze tutaj te wszystkie źródła lawy, które tu były i na tamtym rogu jeszcze. Porozkładałem je tutaj, no i obudowałem tą platformę koblem. Przez co już nie spływa lawa na dół, tylko po prostu jest sobie w jednym źródełku. Jeszcze mi tu zostały 3 miejsca, ale to tam już zostaną do końca, bo więcej lawy nie mam, żeby wsadzić ją tam. No i okej, coś trzeba by będzie wymyślić z tą lawą, może wy mi coś podpowiecie, ale póki co na razie nie chcę żadnych pomysłów, nie piszcie mi żadnych komentarzy. Jeżeli nie będę miał pomysłu na przykład na jakiś odcinek, to wy po prostu mi coś podsuniecie. Okej, no i tutaj mamy ten dach, częściowo ukończony. Może od środka nie wygląda on ładnie, ale to dlatego, że od zewnątrz starałem się go zrobić tak, żeby było estetycznie. Więc środkiem się jeszcze nie zająłem. No i tak, tutaj w środku trochę oświetliłem. Pokażę wam może od góry, jak to wygląda. Nie wiem, może wejdę na niego, będzie lepiej. Okej, tutaj zrobiłem taki parapet jakby, przez co nie wygląda tak kwadratowo. No i jak mówiłem, zrobię ten dach z netherracka, tak więc mamy tutaj netherrack. Troszkę te płytki pozmieniałem tutaj, inaczej to wygląda. No, w sumie wszystko zrobiłem tak jak mówiłem, że wszystko zmieni swój kształt trochę i nie będzie tak samo jak było ostatnio. Tutaj w ogóle zmieniłem to miejsce. Też to troszkę inaczej wyglądało. Możecie sobie porównać z poprzednim odcinkiem, sobie wejdźcie, zobaczcie, jeżeli nie oglądaliście. No i dobra, to by było na tyle, nie chcę już przedłużać. Dzisiaj już mi starczy gry na tej mapie. 4 godziny gry. To jest chyba wystarczająco, jak na jeden dzień. Do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, że niedługo. Wybaczcie za tą ostatnią przerwę, ale po prostu nie miałem chęci. Dzisiaj tak siadłem, zacząłem grać, mi się znowu spodobało, tak więc może to upodobanie będzie trwało długo. Bo teraz w sumie po 10. odcinku, gdy budowałem wszystko to, co chciałem, teraz zajmę się wyzwaniami, no i przez to, że wyzwania będę robił, będę miał pomysły na kolejne odcinki. Znaczy te wyzwania będą mi nasuwały pomysły na kolejne odcinki. No i będę miał po prostu co robić. Wcześniej skończyła mi się wena, już nie wiedziałem co robić. A teraz skoro już wiem, co planuję na przyszłe odcinki, tak więc możemy wrócić z powrotem z tą regularnością. Chociaż nie wiem, czy będę codziennie wypuszczał odcinki. No ale okej. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Do zobaczenia następnym razem. Dobra, jeszcze może powiem jedną rzecz, że nie wiem, czy zrobię w najbliższym czasie kolejny odcinek, bo we wtorek prawdopodobnie dostanę nowy mikrofon i możliwe, że będę chciał następny odcinek nagrać z nowym mikrofonem. Tak więc będziecie musieli poczekać do wtorku lub do środy z kolejnym odcinkiem. Prawdopodobnie, jeszcze zobaczymy, zależy czy może będzie mi się chciało nagrać wcześniej, to nagram wcześniej, ze starym mikrofonem jeszcze. No i dobra, to już było naprawdę wszystko.
Do zobaczenia następnym razem. Oby jak najszybciej. Trzymajcie się. No i cześć.